Panie ministrze, nie będę krytykować Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, jako że od 2009 roku po zmianie algorytmu są to większe pieniądze, ale jednak zaszłości niektóre pozostają. Skupię się na temacie, który jest dzisiejszym tematem zadawania pytań do pana ministra. Chciałabym jedno wyjaśnienie. Ja myślę, że warto odczarować ten strach, który kiedyś pokazał się w mediach i w telewizji, związany z tym, iż brakuje leków na choroby onkologiczne. Komisja Zdrowia odbyła posiedzenie wyjazdowe w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i dyrektor tego ośrodka powiedział o dwóch ważnych sprawach dla nas wszystkich. To podmiot, który zawiera taki kontrakt, musi tak zapewnić sobie zawarcie umowy na dostarczenie leków, aby mógł leczyć swoich pacjentów. I w tym przypadku, w tym ośrodku nie było takiego problemu nigdy, a zawsze podmiot taki, który leczy, przygotowany jest, zawiera umowę przynajmniej średniookresową, w tym przypadku 3-letnią. I chciałabym, zatem przechodząc do dzisiejszej debaty, zapytać pana ministra, żeby pan minister po prostu powiedział, jakie dodatkowe programy lekowe poza dotychczas obowiązującymi, bo pan minister powiedział, że zostanie wprowadzonych 5 nowych programów lekowych, tak aby pacjenci wiedzieli. Drugie moje pytanie to jest podpisywanie umów dotyczących wystawiania recept. Pan minister powiedział, iż jest to powyżej 40% zaawansowany proces. Jak wygląda jego mapa? I w związku z pytaniem pana posła Katulskiego, czy i jak, w związku z uwagami przez niego podniesionymi, przewidywane jest wspólne uzgodnienie ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, tak aby te umowy były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, bo to jest rzeczą niezwykle istotną, ważną dla pacjentów. I myślę, że po części, bo na tej sali sami się katujemy, ale po części i w dużej części za sytuację, jeżeli jest kolejka, czy za organizację pracy tam, gdzie są pieniądze na leczenie i zawarte kontrakty, jednak chcielibyśmy, żeby nie wszystko spadało na ministra zdrowia. To placówki te również odpowiadają za to, jak wygląda kolejka, jak są przyjmowani pacjenci i za cały proces leczenia. To nie minister i nie my na tej trybunie leczymy, a pacjentom powinniśmy zrobić wszystko, aby było to leczenie w znośniejszych warunkach i zawsze z dużą troską. Ostatnie pytanie, panie ministrze, ile wydajemy na leki i jak wygląda refundacja leków w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień dzisiejszy? Dziękuję.